Witajcie kochani, witam Was serdecznie w grudniowym już horoskopie. Zobaczymy, co w miesiącu grudniu nas czeka, ale na początku przypomnijmy sobie zasady. Pamiętajcie, że nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie swobodnie buszować ze swojego kosmogramu i poszukiwać tu informacji nie tylko w znaku słonecznym, ale też z ascendentu, księżyca, Plutona, Urana, Saturna, Marsa, Merkurego, jak wolicie kochani. Druga informacja, także bardzo ważna, pamiętajmy wszyscy, że są to czytania ogólne, dlatego bierzmy to, co rezonuje, a to, co nie rezonuje z nami, z naszym życiem, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich bardzo ważna informacja. Na końcu oczywiście losowanie Loterii Lilly. Kto ma ochotę sprawdzić, czy wygrał, zapraszam. No i oczywiście loteria nadal trwa, więc możesz wygrać 30-minutowe czytanie ze mną, jeżeli weźmiesz udział w losowaniu. W tamtym miesiącu bardzo fajnie runa miesiąca się przyjęła, dlatego w tym miesiącu będziemy sobie kontynuować. Wzięłam także karty runiczne, więc weźmiemy sobie runę miesiąca, ale potem jeszcze sobie na drewienku wyjmiemy runę, która będzie nam pomagać dodatkowo w miesiącu grudniu dla każdego znaku zodiaku. Zapraszam oczywiście na Tarot i Oracle, nowy kanał, kto ma ochotę zobaczyć recenzje, przeglądy kart, ale także nauczyć się coś na temat tarota, na temat właśnie wahadełka, pracy z wahadłem, run i przeróżne informacje jeszcze tam będziemy przekazywać. A dzisiaj kochani witam już serdecznie grudniowo i zapraszam na czytanko miesięczne. Witajcie kochani, witam wszystkie osoby spod znaku ryb w miesięcznym czytaniu grudniowym. Witajcie, zobaczmy, co tu dla Was. Coś będziecie uwalniać. Wibracja 27 jest wibracją też karmiczną, kochani, szczególnie w związkach, w relacjach, w przysięgach jakichś dawanych sobie nawzajem. I mamy lęki, strach i 11, czyli jakaś prawda, która może być w pierwszym momencie stresująca, tak czuję. Ale tak, grudzień będzie, słuchajcie... Będzie się działo, bo jesteście ostatnim znakiem, który nagrywam na grudzień. Muszę przyznać, że takiego horoskopu dawno nie nagrałam, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę dowiedzieć się więcej, zobacz, co masz w Księżycu, w ascendencie, w Marsie, bo się będzie dużo działo, więc Mars tutaj ma dużo do rzeczy. Czuję Plutona też jako to uderzenie, rewolucja taka grudniowa, prawda? Tak, może Wenus, bo relacje, związki, finanse, a może to co w Merkurem, bo komunikacja, prawda? I zobaczcie, szóstka mieczy jako coś, co przychodzi nowego, ewentualnie powraca coś z przeszłości. Tu mówimy też o uwolnieniu. Tutaj mamy 9 monet i ciekawe, bo wyskoczyła nam przy tym cesarzowa, od razu weźmiemy. Ciekawe, bo to są karty, zresztą zaraz wyjaśnię. Ok, to mamy relacje, związki, miłość, idziemy dalej. Tak jest. Ktoś tu będzie robił przejście pomiędzy byciem singlem a byciem żoną, powiedziałabym, opiekunką, tudzież matką może też, czyli jakaś osoba będzie wchodziła w rolę matki, czyli może ciąża się tu u komuś pojawi. Jejku, tu też mamy dwie karty od razu, 4 mieczy i mamy sprawiedliwość, relacje takie zawodowe, kariera, tutaj biznes, rada. Tak, decyzja 2 buław, co na końcu wisielec, no tak, i tutaj będziemy zostawiać jakieś żale, 5 kielichów, czyli koniec smutków, zakańczamy coś, co zostało, coś nieprzyjemnego, coś tu będziecie zostawiać, uwalniać, zobaczcie, jeszcze Wam pokażę 7 mieczy pod spodem, może się tutaj czułyście oszukane gdzieś, dobra, dopytajmy kochani tu o resztę. 6 mieczy dla rybeczek. Mamy 5 buław. Tutaj tą 2 buław dopytamy. I będziemy sobie analizować. 2 buław. 7 pentakli. I na końcu mamy kartę siły. No proszę. I jeszcze czuję, żeby rycerza mieczy wziąć. Bo to też jest jakby dalsza część historii. Ok, lew tutaj dla kogoś na pewno nam się pokazuje, tu mamy bliźnięta, byk, waga oczywiście i tu ryby, znak ryb, Okej, więc tak, sprawy tutaj może najpierw weźmy te urzędowe, zawodowe. Tu może coś, możesz coś mieć do załatwienia, czego się boisz, może to zwlekasz z tym jakiś czas już. Natomiast tak, bo tu jest specyficzne są informacje. Dla jednej osoby, jeżeli nie musisz czegoś załatwiać, jeśli nie musisz tego w grudniu załatwiać, jeżeli możesz to jeszcze przeciągnąć tutaj jakoś na legalu, to ja bym powiedziała, żeby sobie pozwolić tu jeszcze na to lekkie spowolnienie w tym obszarze, bo to jest rada, prawda? Wybierz wolniej, wybierz na spokojnie, wybierz jakby rozłożenie w czasie. Tu może ktoś z Was będzie prosił o rozłożenie kredytu, pożyczki w czasie. Jak najbardziej czuję, że to jest właściwa decyzja. Nie bój się tego, spróbuj. No najwyżej odmówią, prawda? Ale zawsze warto spróbować, jeżeli ktoś z Was tutaj się wahał w tym obszarze. Natomiast idźmy po kolei. Ogólnie miesiąc, zobaczcie, już widać, że wywrotowy, bo Wisielec dla mnie to jest taka wywrotowa energia, czyli o 180 stopni sytuacja się tutaj może zmienić, albo Tobie przyjdzie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na coś, może na kogoś. Szóstka mieczy pokazuje, że albo Ty i tu 5 buław, czyli będziecie walczyć jakby o zmianę. O zmianę zasad, zmianę reguł, właśnie tu czuję jakieś kontrakty, może pożyczki właśnie, jakieś ustalenia, może w związkach, może w pracy, może względem kontraktu, umowy o pracę też będziecie tutaj próbować wywalczyć dla siebie coś więcej. Jak najbardziej tutaj ja czuję, żeby walczyć, natomiast żeby to robić mądrze i może troszeczkę inaczej na to spojrzeć. I tu przydałaby Wam się dorada jakiejś mądrej osoby, która jest w tym temacie doświadczona, może to jest osoba, może jakiś prawnik, może jakiś urzędnik, może jakiś radca prawny, ktoś, czy w ogóle ktoś w tym zawodzie, prawda, kto siedzi, zna się na zasadach, regułach, tym wszystkim, bo tu trzeba działać mądrze, pomału i elastycznie zmieniając plan, idąc po kolei, natomiast cały czas trzeba mieć rękę na pulsie i cały czas sprawdzać i badać, czy wszystko jest robione tak jak trzeba i dostosowywać ewentualnie do zmieniających się okoliczności ten swój plan działania, więc to naprawdę musi być strategia, i to taka mądra strategia. Tak, i to są wszystkie sprawy urzędowe, finansowe, biznesowe, wszystko formalne tutaj czuję, że szczególnie tu, jeżeli masz lęk i strach, że może coś nie pójść, to tu masz 11, uda się, ale tak jak powiedziałam, musi być właściwa strategia tutaj i musi być wszystko jawne, jasne, kawa na ławę, musi być powiedziane na przykład, choćby z bankami rozmowa, to musi być prawdziwe tutaj, żeby zostało zaakceptowane, prawda? Zobaczcie, macie 11 tu. Ok. Relacje, związki, miłość. Tu jakieś single będą stawać się związkowcami, że tak powiem. Czyli ktoś będzie wchodził w związek tutaj, ale też ktoś będzie uwalniał się ze związku i będzie wchodził w rolę singla. Ewentualnie ktoś może chcieć się uwolnić z bycia zależnym od kogoś w związku, czyli może partnera, partnerki, rodziców, bliskich, wszystko jedno, prawda? Potrzeba ogromnej niezależności, uwolnienia się, wyzwolenia, stanięcia na swoich własnych nogach. I tutaj daje Ci to wtedy takie spojrzenie właśnie z innej perspektywy jakby, prawda? Nowa perspektywa przychodzi i też potrzeba znowu nowych ustaleń, innych zasad, reguł, czyli tutaj widać, że walczysz o swoje, walczysz o zmianę, walczysz o dogadanie się może, walczysz o uznanie, walczysz o akceptację kogoś, czegoś. Tak, jeśli tutaj ktoś... Tak, jest tutaj ktoś, kto jest na zwolnieniu lekarskim i przeciąga sprawę i boi się, że to nie wyjdzie albo że źle to pójdzie. Jeżeli to jest wszystko legalne, to ja czuję, że to się uda, ale trzeba tu coś do wyjaśnić będzie ewentualnie, tak czuję dla kogoś. Co tu jeszcze, słuchajcie, czuję? Zmiana myślenia tutaj ogólnie w tym miesiącu będzie wskazana, czyli jeżeli ty nie wiesz, o co chodzi ze zmianą myślenia, to tobie się tu przyda jakaś osoba postronna, która jest w stanie spojrzeć na twoją sytuację i powiedzieć, o co chodzi. Bo ewidentnie brak ci tu jakby będzie, tak jakby jesteś za blisko tego tematu, żeby móc to ocenić obiektywnie, o to chodzi. A coś albo ktoś tu się, coś się będzie uwalniało, albo ktoś się będzie uwalniał, może jakaś prawda wychodzić, może będzie trzeba zawalczyć o relację, związek, a może właśnie o swoją niezależność. Ktoś tu będzie walczył o swoją firmę, o swoją działalność gospodarczą i jej zachowanie. I tu też jest potrzebna dobra strategia i plan taki dalekosiężny i tutaj będzie trzeba podjąć właściwą decyzję. Jeszcze dla kogoś tutaj, ktoś podejmuje decyzję, żeby zostawić może wcześniejszą pracę i pójść w nowym kierunku i ktoś odchodzi nie dlatego, że zostaje zwolniony, tylko po prostu, że podjął taką decyzję, prawda, że tutaj już ma dość, ma zmęczenie już duże, więc chce zakończyć ten kontrakt, tą umowę, chce iść w nowym kierunku, prawda, tu jakby ta osoba albo osoby czują, że tu już nic więcej dla mnie, tu już wszystko, co mogłam, zrobiłam, czy co mogłem, prawda, biorę co moje i idę w dalszą drogę. No dosłownie tak tutaj czuję. Ewidentnie tutaj trzeba się zatroszczyć o zdrowie. Będzie, kochani, tak, nie uciekaj przed tymi kwestiami, które gdzieś tam twoje ciało cię woła, o to zajmij się tym. Zrób to, co trzeba zrobić, uwolnij się od tego, od czego musisz się uwolnić, żeby przestać się bać, bo gdzieś tam czegoś się tu rybki boją, prawda, zamiast się długo bać i zastanawiać, to idź do lekarza, jakby zbadaj to i może się okaże, że jest wszystko w porządku, a ty się po prostu siedzisz, zastanawiasz i boisz, prawda, więc jakby tu trzeba to wyjaśnić rybeczką. Co tu jeszcze czuję? Dobra, weźmy sobie runę może miesiąca i zobaczymy, gdzie nas to jeszcze pokieruje. Dla rybek. Ryby. Miesiącu. Okej. Wow, Sowillo. No kochani, wodniki też miały Sowillo, więc może ktoś z was ma z wodnikiem do czynienia. To jest potężna energia, sukces, zwycięstwo, siła życiowa potężna, dynamizm ogromny, dużo się dzieje, idziemy do przodu, albo tutaj ktoś działa, cel na widoku, prawda? Wiem, jak mam zrobić, jak działać, czyli ta wiedza musi tu być. Rozsądek, strategia właściwa, to co mówiłam. Musisz wiedzieć, jak działać, żeby zdobyć właściwy, żeby dotrzeć do właściwego celu, rezultatu dla ciebie, o który ci chodzi. Weźmy tu jeszcze runę na drewienku, taką pomocną dla rybek na grudzień. Dwie się chciały wyjąć, ale Lagus jednak była silniejsza. Lagus to jest intuicja na przykład, kochani, czyli tu ewidentnie, bo tak, Sowillo dla mnie to jest taki intelekt, bo to jest błyskawica, to jest pomysł, to jest idea, prawda, to jest intelekt, który nas prowadzi. 16 to też trochę jak taka wieża, czyli wieża na zasadzie co? Przychodzi jakaś informacja, przychodzi jakaś wiadomość i tu trzeba się z tym szybko zmierzyć, prawda? Natomiast runa, chciałam powiedzieć, Lagus, to jest intuicja i ten instynkt wewnętrzny i pójście za tym posłuchem swojej intuicji, to tak jak tu mamy wisielec, to jest też połączenie z naszą wyższą jaźnią, prawda? Czyli jest tu podpowiedź, słuchaj się swojego umysłu, intelektu, swojej mądrości, ale intuicja, instynkt wewnętrzny będą ciebie tu bardzo wspierać i też są ważną częścią jakby ciebie, pamiętaj o tym i pozwól sobie, pozwól, żeby nie strach cię prowadził, tylko ta mądrość twoja wewnętrzna, po prostu. Zdecydowanie i wisielec, i ta Lagus runa mówią o przewartościowaniu. Coś się będzie reorganizować w twoim życiu w grudniu, kochana rybeczko, i tutaj trzeba do tego mądrze podejść, wyciszać się też, bo 7 pentakli mówi miej cierpliwość, na spokojnie tego podejdź, mądrze do tego podejdź, a zdecydowanie dokonasz właściwego wyboru, podejmiesz właściwą decyzję, bo tu będzie trzeba podjąć jakieś decyzje, dokonać jakichś wyborów, będą rozmowy, będzie potrzeba też wyciszenia się w odpowiednim momencie, bo tu jest tak, to jest miesiąc strategiczny dla Was, czyli kiedy trzeba być cicho i posłuchać, to tak zrobić, a kiedy się odezwać mądrze i we właściwy sposób, to tak zrobić. Wiadomo, tutaj, tak jak mówię, strategia, planowanie, prawda, i właściwe podejście zależy, o co chodzi. Wiadomo, jak kochani, czytanie ogólne, to tutaj tak mamy skubnięte troszkę tęczy. Jeżeli ktoś z Was by chciał czytanie indywidualne, serdecznie zapraszam, napisz na maila, przyślę Ci cennik, ofertę. Natomiast tu, kochani, Lagus, ona nas odwołuje bardzo do tej naszej wewnętrznej intuicji, do tego instynktu, właśnie mówi nam: posłuchaj tego, co w Tobie, bo ta energia wewnętrzna, ona Cię będzie kierować, prawda, we właściwą stronę, we właściwym kierunku, ale musisz się w to wsłuchać. To jest też 21, wibracja Lagus, prawda, więc to też jest tak jak trochę jak takie zakończenie, domknięcie, dopięcie czegoś, prawda. Lagus to też jest moc oczyszczająca, czyli jakieś oczyszczenie, coś tu się dzieje. To też jest wtajemniczenie, wejście w jakąś wiedzę, której wcześniej się nie miało, może właśnie jakaś informacja. Coś tu się pojawia, słuchajcie. Tak jest, no Lagus to też jest, słuchajcie, podróż, to jest długa też podróż, więc może będziecie się wybierać w jakąś podróż, bo mamy pierwszą kartę, która mówi o podróży, przemieszczeniu, może będziecie myśleć o przeprowadzce, może to będzie związane z pracą, a może z życiem prywatnym, czyli potężne przemiany, słuchajcie, w życiu rybeczek tutaj. No, dla każdego oczywiście będzie to coś innego. Tak jest. Jeżeli ktoś faktycznie wybiera się w taką podróż fizyczną, to tutaj mogą być jakieś wyzwania po drodze, z którymi trzeba się liczyć, że mogą być tam jakieś utrudnienia, powiedzmy zmiany, prawda? Będzie trzeba zmienić sposób podróży na przykład, albo godzina się zmieni, coś będzie opóźnione. Tak, także tutaj trzeba się z tym liczyć, kochani, że takie różne newsy mogą się okazać. Natomiast ogólnie ten grudzień będzie miesiącem szalonym, intensywnym, energicznym, dynamicznym i tego musimy się spodziewać. No w sumie zazwyczaj tak bywa, prawda, ale potem przychodzi styczeń, przygotujmy się na styczeń, bo on też czuje, że będzie zaskakujący dla nas w wielu przypadkach i też finansowo przygotujmy się na styczeń, kochani, też tak czuję. Zabezpieczmy tutaj jakieś zaskórniaczki na styczeń, czyli żeby nas za bardzo w tym grudniu nie poniosło. Tak, wszyscy, którzy sobie podkładają coś tam na styczeń, będą zadowolonymi misiami, więc bądźmy i my nimi. A dzisiaj mówię Wam już do widzenia, kochani, i zapraszam oczywiście do tygodniówek, a na końcu jeszcze ogłoszenie Loterii Lilly. Utulam Was mocno, kochani, i życzę nam udanego grudnia. Pa, pa. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym ogłoszeniu Loterii Lilly. W tym miesiącu jeszcze ogłaszam w ten sposób, ale od przyszłego miesiąca, kochani, będę już ogłaszać te loterie w postach. Te posty będą emitowane oczywiście na YouTubie, na zakładce społeczność, będę też emitować je, wstawiać na Instagramie, na obu moich kanałach, czyli Tarot i Oracle i oczywiście Mistyczny Ogród, a także na Facebooku, na grupie i na fanpage'u, więc na pewno każdy z Was będzie miał dostęp do tych informacji w każdym momencie, kiedy będziecie chcieli tylko sprawdzić. Natomiast dzisiaj jeszcze według wcześniejszych ustaleń i norm ogłaszamy w materiale, kochani, wideo. Tak jest. Dobrze, to przejdźmy może do rzeczy. Mamy 2 osoby wygrane za poprzedni miesiąc, jak zawsze. Zacznijmy sobie od osób wspierających. Tutaj Loterię Lilly, kochani, wygrywa naprawdę niesamowita osoba, która na wspieraniu jest z nami już jakiś czas i zrobiła ogromny postęp, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, o rozwój samoświadomości. Naprawdę obserwuję, podziwiam, do tego dzieli się z nami przepięknie, praktycznie każdego dnia, niezwykłymi komentarzami, wnioskami, refleksjami, przeróżnościami, więc jest to piękne, cudowne i z tego miejsca pragnę Ci, kochana, podziękować za to, że jesteś z nami i nagroda jest przekazana dla Magdaleny Jakubowskiej. Kochana nasza, wygrywasz 30 minut sesji indywidualnej spotkania ze mną. Napisz na maila, bardzo proszę, któregoś z moich maili, który masz, odezwij się, ustalimy dogodny dla nas obu termin spotkania. Tak, i kochani, także gratulujemy tutaj Magdalenie Jakubowskiej, fantastycznie, gratuluję Ci. Dobrze, czyli to mamy pierwszą nagrodę, 30 minut spotkania ze mną. Tak, sesji indywidualnej wygrywa Magdalena Jakubowska, gratulujemy serdecznie. Okej. I druga taka sama nagroda, czyli 30 minut spotkania ze mną, kieruję do Pani, która jest u nas na kanale długo, już naprawdę długo. Może nie komentuję aż tyle, ale jeśli komentuję, to są zawsze miłe, przyjemne komentarze i czuję, że ta Pani powinna być zauważona na kanale, że jest naszą subskrybentką tak długo. I wyróżniam ją, wyróżniam Ciebie właśnie poprzez wygraną tutaj w Loterii Lilly za poprzedni miesiąc z pozycji subskrybenci. Pani, która wygrywa, Beata Ignatowska-Rybak. Tak jest, gratuluję serdecznie, zapraszam, napisz na maila, umówimy się tak jak z Magdaleną na dogodny termin odbycia tego spotkania. Kochani, Loteria Lilly trwa nadal, tak długo jak będę to ogłaszać, więc kto ma ochotę skorzystać, zapraszam. Pamiętajcie, że nagrodę można odebrać maksymalnie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników, zgłosić się. Natomiast jeżeli z jakichś względów nie masz możliwości, czy nie chcesz skorzystać, czy w danym momencie nie masz możliwości skorzystać, możesz przekazać oczywiście tą nagrodę dla kogoś, ale trzeba mnie o tym poinformować. I napisz maila, że na YouTubie masz taki i taki nick, chcesz przekazać swoją nagrodę dla kogoś, albo dla jakiejś wskazanej osoby, albo dla osoby, którą ja wybiorę, jak wolicie, kochani. Także gratulujemy dzisiaj naszym wygranym w Loterii Lilly za poprzedni miesiąc, a dzisiaj, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego w miesiącu grudniu i zapraszam do korzystania z Loterii Lilly, kto ma ochotę, i oczywiście do buszowania po obu kanałach Mistyczny Ogród i Tarot i Oracle. I pamiętaj, w Loterii Lilly każdy może wygrać, Ty też. Pozdrawiam serdecznie.